No i w dzisiejszym odcinku pokażę, jak skalibrować analoga, w tym wypadku to jest Vista X. Słyszałem, że są z tym problemy, warunki są takie, a nie inne, jesteśmy przed witryną sklepu. Uruchamiamy urządzenie. Urządzenie się wzbudza. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, skręcić ją do takich możliwości, że urządzenie się uspokoiło. Proszę bardzo, all metal. W tym momencie urządzenie jest skalibrowane do kostki Bauma. Oczywiście, proszę bardzo, cisza. Znajdźmy czyste miejsce. No, wszędzie są zakłócenia, bo jesteśmy... Skręciłem czułość, to jest ważna rzecz. Jeśli macie problem z kalibracją, zawsze skręcajcie gain i czułość. Później możecie to rozkręcić. W miarę czyste miejsce, tryb all metal. Cisza, zobaczcie. Proszę bardzo, urządzenie jest skalibrowane, nie ma problemu żadnego. No to żelazo. Także nie jest to problematyczne jakby, jeśli chodzi o kalibrację tego urządzenia. Tak jak powiedziałem, można nawet do kostki skalibrować. To jest możliwe, nawet teraz w trybie butonowym mogę spokojnie. Minimalna jest odpowiedź w tej chwili. Ale to co mamy zakłócenia, cały czas jesteśmy jeszcze. Także nie jest problemem skalibrowanie tego urządzenia. Można bez problemu to zrobić w każdych warunkach. A teraz na zupełnie chłodno zrobimy to w terenie. I dostroimy sobie wykrywacz. Po prostu w taki sposób, żeby to wszystko nam pięknie zadziałało. Ok, dobra. Mniej więcej rozłożony. Warunki są jakie są. Można robić to w trybie dwutonowym, można robić to w trybie all metal. Ja polecam tryb all metal w przypadku urządzeń analogowych, ale okej, spróbujmy zrobić to tak jak trzeba. Szukamy czystego miejsca. Oczywiście to jest śmietnisko, więc będzie bardzo ciężko, ale powiedzmy, że jest to czyste miejsce. Ustawiamy gain, ustawiamy czułość na maksa, threshold do poziomu wzbudzenia. Za wysoko. Trzeba zmniejszyć. Najważniejsze jest ustawienie urządzenia, żeby było w miarę spokojne. W miarę jest czysto, coś tam pobrzękuje lekko. I zaczynamy stroić. Wrzucamy all metal. Oba włączniki do siebie. Proszę bardzo. Praktycznie jest dostrojone urządzenie w tej chwili. Minimalna odpowiedź jest od gruntu. Proszę bardzo. 3 sekundy, także opowieści, tutaj wracamy do dwutonowego, opowieści w tej chwili, że urządzenia są nie do zestrojenia, analogowe, jest z tym problem, czy w rodzinie Vista, wkładamy między bajki, w 3 sekundy urządzenie można zestroić. Pokazałem przed firmą, jak można zestroić urządzenie na kostce Bauma. Ważna rzecz jest taka, która Was będzie wszystkich teraz interesowała. Przede wszystkim, moi drodzy, jeśli macie problem z ustawieniem urządzenia, czy w trybie dwutonowym, czy all metal, nieważne na jakim, czy to jest Golden Mask, czy to jest inny sprzęt, ja go wyłączę. Ważna sprawa. Pierwszą rzeczą, jaką ustawiacie w urządzeniu, zawsze jest czułość. Później jest gain, czyli tak zwany threshold. To jak to zwał, tak to zwał, bez znaczenia. Jeśli urządzenie, i szukacie czystego miejsca, jeżeli urządzenie jest stabilne, to dopiero możecie zaczynać stroić. Nie stroicie wcześniej. Jeśli zaczynacie stroić wcześniej i macie urządzenie przepałowane, nie ma szans, żeby go dostroić do gruntu. I tak powstają jakieś bzdurne mity pod tytułem, że się urządzenia nie da ustawić. Da się. Można później wrócić z czułością i z gainem, spróbować w ten sposób. Ale pierwsza rzecz, dostrajamy się, a dopiero później stroimy do gruntu. To jest bardzo istotna sprawa. Na mniejszym ustawieniu czułości i mniejszy thresholdu. To są dwie pierwsze wartości, które trzeba od razu ustawić. Nie kombinujemy inaczej. I wtedy nie ma problemu. Czyli pamiętamy, tryb all metal albo dwutonowy, w którym się czujemy lepiej, po czym ustawiamy sobie czułość i później ustawiamy sobie threshold. Jeśli jest jakikolwiek problem ze zestrojeniem, mamy czyste miejsce, nie ma sygnałów, to schodzimy z czułością, z thresholdem, czy tak zwanym gainem, do takiego momentu, kiedy jesteśmy w stanie dostroić urządzenie. To są bardzo istotne informacje. Jeśli ktoś ma z tym problem, niech tą drugą część obejrzy teraz, którą mówię parę razy, żeby to zrozumieć. To jest naprawdę bardzo proste i dotyczy 99% urządzeń. Żeby później nie było opowieści, że na przykład pokrętło jest za czułe, czy coś nie chodzi. Może się tak zdarzać w niektórych urządzeniach, ale większym prawdopodobieństwem, 99% jest błąd operatora. To jest bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, że
te czynniki determinują możliwość skalibracji do gruntu i pracy urządzenia. Najbardziej popularny błąd, jaki jest, jeśli chodzi o urządzenia, to jest po prostu przepałowywanie urządzeń. Ludzie po prostu boją się skręcić czułość, bo boją się, że stracą na osiągach. I to jest bardzo duży błąd. My wam pokażemy w innych odcinkach i opowiemy o tym, jak ważne jest ustawienie czułości. Jeśli urządzenie jest przepałowane, naprawdę jest to gorsze niż ustawienie urządzenia na połowę czułości. Tak samo się urządzenie przeładowuje, nie sygnalizuje pewnych rzeczy, pomijacie pewne rzeczy, wprowadzacie sobie dodatkowe zakłócenia, dodatkową odpowiedź od gruntu i takie urządzenie przepałowane jest gorszym urządzeniem, żeby było skręcone i traci na osiągach podobnie jak urządzenie, które zupełnie nie jest ustawione, jeśli chodzi o czułość, ma po prostu ją na minimum. Pamiętajcie o tym. Jeśli ten odcinek wam pomógł, jeśli się dowiedzieliście czegoś nowego, zapraszam do subskrypcji i do oglądania mojego kanału. Do usłyszenia.